Tak wyglądają brzoskwinie 15 kwietnia, w pełni kwitnienia. 3 maja, są zawiązki owoców. 13 maja, A tak wyglądają zawiązki późniejszych odmian. 20 lipca. Tutaj już pięknie dojrzewają owoce odmiany Hardaś. Trochę więcej ich zostawiłem niż na innych odmianach, ponieważ to drzewko jest dość silne. 25 lipca. Część owoców jest już dojrzała. Dzisiaj mamy 27 sierpnia i odmiana Harko już wygląda tak. Już jest miękka, no i można ją zbierać. Także ten owoc sobie zbiorę. Odmiana Fantazja, jeszcze trochę. Owoce na drzewach uprawianych, na tych, które wyrosły z pestek, już są prawie dojrzałe, na niektórych.